No siema wszystkim, z tej strony Kelo4, jest ze mną dzisiaj Aga. Jo. No i będziemy, jak to my, standardowo grać Minecrafta. Ale przed startem do miejsca, gdzie chcemy wyruszyć, muszę wam jeszcze pokazać tutaj dzieło Agi. Dun, tru, dun. Cyk, mamy już tutaj domek zrobiony. Aga tym się zajęła. Ja nawet tak naprawdę ręki do tego nie przyłożyłem. Ona nazbierała materiałów, ona go wykończyła. No i tutaj mamy jeszcze po prawo farmę, którą też się Aga zajmowała. I zaczniemy najpierw od farmy? Okej. Okay. Mów coś. No co ja mam mówić? Farma, czyli farma. Okej, okay. A ta farma jeszcze dachu nie ma. Nie, to tak ma być, to jest taki design. Aha, tutaj będziesz szkło montować, czy... Nie, nic tu nie będzie. A, świeży... To jest wolna przestrzeń. Kurwa, jak głęboka ta woda. Aha, ja nieba, myślałem, że tutaj, ja myślałem, że tak tutaj porobiłaś tego. Te takie spływy, bo myślisz o automatycznej farmie, żeby zrobić. Nie. Okej. Okay. Tak mi się po prostu podobało. Okej, już nic nie mówię, jeszcze mnie pobije. Dobra, no ja zająłem się tutaj tym całym ogrodzeniem, jak tutaj widzicie. Zmieniłem te liście, tak jak zapowiadałem. Już nie pamiętam, czy mówiłem na odcinku mówiłem, że skorzystam z tych niebieskich liści. Nie wymieniłem, jeszcze muszę tylko co jakąś tam odległość wziąć i pomontować jakieś światełka, żeby to świeciło. Teren muszę też jeszcze w niektórych miejscach wyrównać. A teraz chodźcie, wam jeszcze pokażę dom. Dobra, wchodzimy do domu. Pato House. Hell yeah! Tak, sypialnia jest bardzo prowizoryczna na razie, bo to jest jeszcze wszystko niewykończone. Okej, okay, to tutaj mamy sypialnię. Biblioteczka, która się na nic nie przyda. No, bo planuję tutaj zrobić zejście na dół jeszcze na piwnicę. Akurat piwnicą ja się zajmę i to będziecie widzieć na streamach. No i tu mamy magazynek. Tak, to jest magazynek i to jest taka przestrzeń do wypalania. No, Aga tutaj widzicie, zajęła się, wszystko oznaczyła, napisała, co jest w jakich skrzynkach. Mówię, ja wchodzę na serwer któregoś pięknego dnia, patrzę, mówię, o kurwa, mamy mieszkanie. Już nie będę spał pod gołym niebem. No. W sumie wiesz co, możemy jeszcze na tą wyprawę wziąć po plecaku. Gdzie były te... A, masz już plecak? Dobra, to ja jeszcze wezmę tutaj plecak. No i dobra, no to lecimy do nieba. Mamy tutaj wzięty budulec. Ja nie mówiłem, gdzie dokładnie idziemy, to w sumie teraz mogę powiedzieć. Udamy się do tego tak jakby dungeonu, który widzieliśmy na innej... Jezus. Widzieliśmy na innej wysepce, bo w sumie ten widzę po raz pierwszy dungeon. Gdzie on był? Gdzieś tutaj chyba. Z tej strony? No. Na razie Agi ulubiony świat. Muszę znaleźć ten dungeon. A, jest, dobra. No, no i pójdamy się najpierw w to miejsce. Właśnie po to jest nam potrzebny budulec. Zebraliśmy po 3 staki ziemi. No i potem udamy się do tego takiego specjalnego dungeonu tutaj na mapie, który jest tak jakby przypisany, bo będziemy się starali dostać naszego Zbyszka, czy jak my go tam nazwiemy, który będzie nam po prostu cały czas oświetlał drogę, już nie będziemy potrzebowali pochodni. Dobra, to najpierw ja skorzystam ze swojego dyrta, co? Dobra, tylko mnie nie zrzuć, błagam cię, i żeby mi shift działał. No, a żeby dostać się do tego specjalnego dungeonu, nie do tego, co teraz idziemy, tylko do następnego, musiałem też utworzyć party tutaj, bo jak oglądałem właśnie osoby, które nagrywały z tej paczki, a chodzi mi dokładnie o modnych bohaterów, no to jak oni wchodzili do tego samego dungeonu, to okazywało się, że po prostu ich brało i rozdzielało, albo po prostu byli w dwóch osobnych dungeonach. I przez to nie mogli wziąć i skończyć tak naprawdę tego dungeonu. Chcesz zaryzykować i wejść na chmurkę, zobaczyć, czy się utrzymuje? Nie. Może później. W ogóle dobrze idę, czy nie wiem, trochę na prawo, na lewo? Nie, jest git. Dobra. Nadzieję, że gra też nie będzie za głośno. Bo mi na przykład mocno daje po uszach, a wiem, że jak wejdziemy do nie do tego, tylko do następnego dungeonu, to będę musiał trochę ściszyć. Co jest, kurwa? Ała. Zapatrzyłem się na drugi monitor. Ale żeby było śmieszniej.
Ty też spadłaś? Tak. Skurestwo jebane. Coś nas wypchnęło. Jezus. A, to jest ta, którą mówiłem, że tak dmucha. Dobra. No. Dobra, zajebiście. A ty się tepłeś, co ja też się mogę tepnąć po swoje graty. Może jak się wystraszyłem. Ja tak się wczułem, zacząłem gadać, nie? A tu nagle... PUM! Ja pierdolę, zawał serca przez moment, nie? Ale też spadliśmy obok siebie. No, udało się chociaż tyle. Dobra, broń sobie ułożę i idziemy dalej walczyć z tą chmurką. Ja ją kurwa jeszcze załatwię, nie? Zawał, po prostu kurwa zawał, nie? W takich przypadkach naprawdę żałuję, że nie mam kamerki wziętej. Dobra, podejście numer 2. Zbrojka. Ale dalej jest w kwestiach 6-6. No, no bez kitu i tak idzie łeb w łeb, jeżeli chodzi o śmierci. Ale mówiłeś, nie, z taką zbrojką to nic nam się nie stanie. Wystarczy, że z jednego świata na drugi wpadniemy, nie? Dobra, to gdzie jesteś? Tak cały czas mówiłeś. Ja już jestem, czekam przy tym. Ta, widzę. Ta, o to właśnie o tych chmurze ci mówiłem. Gdzie jesteś, kurwa, ja cię dorwę. Kurwa, najlepsze jest to, że to jest taka odległość, że ja mógłbym już doskoczyć tam. Dobra, weź teraz patrz po bokach, co się dzieje, bo za bardzo się wczułem, serio. Nawet nie pamiętam, na czym skończyłem, jak tłumaczyłem. Ja też nie wiem. Nie widzę tu żadnej chmurki. Dobra. Okej. Okay. No, słyszę pająki. Jak ja się brzydzę pająków. Przestań sobie ścić. Dobra. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Nie, bo szukałem normalnego wejścia, ale widzę, że to tak się trzeba przebić. O, skrzynka. A, dobra, to będzie gówno, a nie jakiś dobry drop. A to jest labirynt. No. Nie, to szczerze, czy to się opłaca tutaj wchodzić w takim razie? Shit. A to są te pająki jaskiniowe. O, druga skrzynka. Jeszcze niech mi teraz, kurwa, jakiś TNT wybuchnie, nie? A, okej, okay. Tutaj też. No, gówno. Serio, tu gówno jest. Dobra, tu. A, zajebiście, czyli jednak wejście było. Gdzie? Tu. Tam masz wejście. O, skrzynka. Dobra, to już będę słuchał, czy czasami jakaś skrzynka nie jest pod... Czy czasami pod jakąś skrzynką TNT nie jest. Dobra. W sumie już całe zwiedziliśmy. Dobra, straciliśmy czas na tym. No, dosłownie. Dobra, to teraz ja się tepam do tego naszego dungeonu, a ty się tepnij do mnie. Ja nie wiem, jak się tepa do kogoś, nie wiem, tak nie. Ale miałeś, przecież miałaś komendę przygotowaną poprzednio, jak się tepłaś obok ekspiarki. Czy to miałaś punkt nie, zapisany? Ja miałam punkt ekspiarki zapisany. Dobra, więc to się pisze chyba tak. Osobę, do której chce się... Nie, teraz twój nick. I następny jest mój nick. Okej. Okay. Mhm. Jesteś? Mhm. Dobra, no. I tu ci radzę, już trochę przycisz sobie słuchawki. Żebyś nie miała za głośno. Zobaczysz zaraz. Dobra. Ale ja mam Minecrafta bardzo ciekawego. Echa, no dobra. No to odpalam już. Gdzie jesteś? Obok ciebie stoję. Ty już mi się pokazałaś. Za tobą teraz jestem konkretnie. Skaczę. Ja cię nie widzę. Nie widzę cię. No to może zaraz się pojawię. Dobra, ja wezmę sobie tutaj żarcie na drugi. Plecak na razie mi nie będzie potrzebny. To w sumie też nie. Łuk może w sumie być mi potrzebny. No to jak chcesz, to jeszcze rób reloga. Co? Słyszę, że żarłeś.
Ale ten, nie, spróbujmy, może jak nas. Dobra, klikam Enter. A, uwaga, i tu może być naprawdę różnie. Są takie dźwięki piękne. O, już mamy pierwszego bossa. Już jesteś? O, już leci do mnie. Okej, ale ja dostałam jakiegoś requesta. To naciśnij T i tam tego zaakceptuj. O, teraz ciebie widzę. Ty mnie widzisz, za tobą jestem. No. Dobra. No i zwiedzamy tutaj. Ciastko. O, tu już mamy pierwszego bossa tej instancji. No, to się zrobi. Ha. Fajnie by było, jakbyśmy tutaj naprawdę tego Staszka mieli. Aha, zwykłe strzały na niego nie działają. Raczej nie powinniśmy zginąć z tą zbrojką. Raczej. No raczej nie. O, shit. Ty, on mi coś robi. No, on tak bierze i kamerę agruje w twoim kierunku. O matko, dlaczego? Ja się cykam. Kurwa, latam. Jest. Tak, tutaj czasami z ziemi biorą ci tego. Takie jakby, nie wiem, bloki cię atakują? No kurwa, bisko. No. A i tu jest tak, że te skrzynki też są tak jakby takimi mami, jak to się nazywa. A zresztą doświadczymy. Jak doświadczymy, to zobaczysz. Dobra. Monetki zbiera. Ja nie wiem nawet, gdzie ty poleciałaś. Fajnie było to razem. No to czekaj, już idę. No ja chciałam tam jedną unnogę zrobić. No tutaj będzie trochę tych unnóg, zejść w dół. O, ja mam drugiego bossa. Ty, szybko nam to nawet pójdzie. Jesteś tutaj na miejscu startowym, czy nie? No. A gdzie ty jesteś? A, tutaj, dobra, widzę. Widzisz mnie? Dobra, ja już też cię widzę. Schodzę w dół i dawaj, czyścimy po kolei te korytarze. Och, ja chcę tutaj Staszka dorwać. No, nie jakoś się tam nazywam, ale Staszek pasuje do niego. Kurde, nie mamy tych skrzynek. Dobra, trzeba to. I te bloki, które wybuchają. Jak chcesz, to zbieraj. Jakby co, potem poszłem korytarz na prawo. O, dobra, tu nic nie ma. Tu jest wejście na górę. Słyszę, że tam się bloki biją. Aha, jeszcze wyżej. Znaczy tutaj to na razie to zwiedzamy ogólnie, więc nawet jakby co dzisiaj chcę dokończyć cały ten dungeon. Dobra, wracamy. Chcę skończyć cały ten dungeon na odcinku, dlatego dzisiaj możecie się spodziewać, że odcinek będzie trochę dłuższy. Ewentualnie jak przez dłuższy czas nie będziemy mogli czegoś znaleźć, to zrobię wam przyspieszenie. Dobra, tu. O. Skręciłem na prawo, wiesz? Ja cały czas jak idę korytarzami, to zawsze na prawo najbliższymi. O, jest nasz mimik. Skrzynka, która potrafi ci ożyć. Dobra, o. Jebańce. A, kolejny mimik. Ja myślałem, że będzie tu głośniej. Tu nie jest tak głośno wcale. Okej, tu chyba też jest tylko takie odnóże. Ta, dobra. No to dobrze, mówię. Ja celuję specjalnie po te skrzynki, żebyśmy mieli tego swojego tak jakby towarzysza, nie? Zobaczysz, jakie będzie potem wygodne życie z nim. Dobra, tu też. 0, 0, 0. Jest jakaś kolejna odnoga. A, i też nic nie ma. No tutaj ja walczyłem, ale chyba z tych skrzynek nic nie zbierałem.
Gdzie lecisz? No i mi zostało ostatnie pochodnie już 30. Mówię, ja to powinienem chodzić naprawdę z całym ekwipunkiem pochodni. Dobra, na górę. Coś tam fapie. Dobra, nic tu nie ma. Możemy zejść niżej. A tu, tu jest spawner. Tu nie ma. Coś było ciekawego w tej skrzynce, czy nie? Tak, miska z probi kukurydzianej. Dla mnie to jest ciekawe, ciebie to chwilę obchodzi. Pytałem się o skrzynię. No. A, no okej. Dobra, teraz tu. I to był bosik, z tego co pamiętam, drugi. No. Gdzie ty jesteś? No, tam. Nie działają strzały? Nie, tu musisz wszystko ręcznie. Na ostatniego bossa nawet miecz nie działa. Będziesz musiała go kill-offem lać. Ale kill-off zadaje mniej więcej podobne obrażenia co miecz. Kurde, nie ma tego, co ja bym bardzo chciał, no. Nie, możemy już to całe zwiedziliśmy. A nie, jeszcze tutaj na prawo możemy iść. A i tu już będą wypadać. Jak widzisz, że tak jakby podłoga nie jest równa, no to to są te całe mobki, nie? Dobra, tu cyk, tu cyk. Dobra, mamy dwa bossy i jeszcze nie znaleźliśmy wyjścia. Okej, tu jest kolejna skrzynka. Dobra. Tutaj było coś? A no, tutaj jest. Oj. Dobra, chwilowe ZW. Jesteśmy z powrotem. Oj, skończyły mi się pochodnie. Dobra. No to w sumie chyba cały dół już zwiedziliśmy. Tu będą jakieś pomieszczenia, myślisz? No jeszcze jeden boss powinien być, a jeszcze nawet wrót nie znaleźliśmy. Jest możliwe, że będzie to gdzieś ukryte? No jest możliwe, znaczy nie powinno być, ale jak zobaczymy, że gdzieś się pełno mobków spawni, no to to musi być tu, nie? No bo w sumie tutaj na prawo już wszystko zwiedziliśmy. Tutaj też, tu nie było żadnych nawet schodów. Do góry wchodziłeś? Musiałbym sprawdzić. A tu jeszcze nie byliśmy w ogóle. Gdzie? Ty jesteś chyba piętro... A, no, no, tutaj. Weź mi tam rozświetlę, bo ja już nie mam. Ale gdzie? Tu, za tobą. No, tu, na prawo. O, tu. Tam ja byłam. Aha, tu byłaś. A nie, tu nie byłam. Ale tu nic nie ma. Okej, okay, dość kuszący dźwięk. Brzmi jak ostatni boss. A to jest jeszcze zejście w dół ogólnie. Bo tu na górze, z tego co chyba pamiętam, to byliśmy. A nie, tu nie byliśmy. A, jest ten, co tak agruje. A tu też. Aha, oni z tego się spawnią. O, ale ja nie mam węgla nawet. Mam jeszcze te całe pochodnie ambroziowe. Dobra, tu nic nie ma. Teraz tu. Fajnie by było, jakby coś fajnego było w tych skrzynkach. Na razie widzę, że jest same gówno. Okej. Okay. Dobra.
Już te też mi się skończyły pochodnie. Na dół... Zaczekaj, dam ci wąt. Gdzie jesteś? Tu. No. 30! Jej! Dobra. Wiesz? Jo. Dobra, zeszłem idziemy na dół. Tam na dół? No, zejdź na dół i tutaj idziemy w te pomieszczenie. Tu chyba nie byliśmy. Chociaż tu widzę, że jest oświetlone. Ja tu byłam. Okej, dobra. No bo gdzieś tu na mapce pokazuje mopki. Gdzieś mniej więcej w tych okolicach. Mówi, że... No dobra, one są. No dobra, no bo już chyba zataczamy pełne koło. Mhm. A tu jeszcze? No dobra, tu też nie ma. No dobra, schodzimy w dół. Na dole musi być w takim razie. No, są tak. Wrota nawet. Jebaniec. Kurwa, zepsuł. Nie wiem, oni wyglądają jak z gry Halo. Dobra, o. Fajnie agrują, nie? Na ciebie kamerę. A. Mimik. To oni chyba tak ogólnie wyją. O, już. Przynajmniej łatwiej ich trafić. Przecież nie jest ten ziomek przy mnie. Co jest? No gówno, prawdziwe gówno jest w tych skrzynkach. Gdzie jest mój mobek? Tu byliśmy? Ej, co to? Wrota za mną. A ty już jesteś przy tych wrotach? Nie. Weź to tam. A ty jesteś jeszcze na tym samym poziomie, czy nie? No. Okej, bo ja już... O! Ruda zanitu. No i mamy trochę nowych tego surowców. Dobra, tu też zebrałem. Tu byliśmy. Dobra, chyba to piętro już jest całe. Przeorane. Dobra, to schodzimy niżej. Zaraz tu gdzieś powinien być ostatni bosik. A potem będziemy walczyć z bossem. Tu też nic nie ma. Następnym razem będę wiedział, że jak będziemy szli do akurat tego dungeonu, to przynajmniej z 300 tych pochodni. Na łeb. Dobra. Na lewo chyba już byliśmy. Aha, dobra, to jest jedyne lewo. Tam jest coś nie do końca. A, dobra, tu idziemy. Właśnie, skrzyneczki. Dobra. Flap. Jeszcze zejście w dół? Walczysz tam z jakimś bossem? Czy mi się wydaje? Nie. No ja już pochodni nie mam. O jebaniec. To z ty miałeś atak. No ty się też śmiałaś, kurwa, z mojej śmierci. Była śmieszna. Musiało naprawdę z boku zabawnie wyglądać, jak idę, a nagle milknę. Nie, z mojej perspektywy to fajnie wyglądało. Dobra, teraz ty oświetlasz drogę.
zgarnęłaś trochę tych pochodni. Właśnie raz. To też jest dobre. Dobra, to tu już też byliśmy. Na lewo też już chyba byliśmy. To jest kolejne zejście w dół. Chyba tak można się zakręcić od tego. Dobra, ja jakby co, idę za tobą, oświetlaj teren, teraz ty prowadzisz. No jakby co, ja będę jeszcze na streamie przechodził tutaj, nie? W późniejszym terminie, bo mówię, ja muszę mieć tego mobka. Będziemy mieli cały czas oświetloną drogę, a tak, żeby ciągle z tymi pochodniami latać, sami widzicie, że ja nie umiem gospodarować pochodni, tylko napieprzam nimi wszędzie. To będzie naprawdę wygodne. Ja, żeby skończyć tą instancję, musimy mieć 3 klucze, aktualnie mamy 2. Mamy jakieś klucze? Tak, bo właśnie do tych bram. Potem jak będziemy już, jak potem pokonamy trzeciego bossa, to właśnie klikniemy na te drzwi i tam będzie ostatni boss. Mhm. I on będzie mniej więcej na poziomie tych, tylko tyle, że będzie trzeba zamiast z miecza czy z łuku po prostu z kilofa w niego napieprzać. Dobra. Tu nic nie było. Idę. A tam już nasz Mungo. Próbował na targecie nas złapać. Jeszcze jeden? No nie. Mam nadzieję, że coś widzicie na streamie. Ja mam Brainter w sumie na maksa? Chyba tak. A, nie. Teraz mam jaskrawy, dobra. Może od razu jaśniej się zrobiło. O Boże, jak jasno nagle. Kurwa, nie wiedziałem, że ten Minecraft potrafi być taki biały. Tu nic nie było. Jeszcze tu chyba było na prawo. Znowu w dół? Oj, kolejne korytarze. Dobra, tu nie masz po co iść. Tam też nie, czyli jeszcze w dół. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Parkour. Dobra, w końcu idziemy do góry. A, budulec. A tu już byliśmy chyba, wiesz? Nie. Albo nie. Nie byliśmy. Poszłaś w prawo, dobra, idę od ciebie. Jezu, chciałabym przejść. Co za pierdolone wybuchające kamienie. Chodź tu. Dead body. O, a tam? A nie, to są znowu te kamienie. Kuwa! Dobra, nic tu nie ma. Kurwa, miałem 80 poziom przed tym, jak zginąłem. Teraz mam 14. Czy no nie, ale fajnie jest magazynować sobie. Okej, tu byliśmy, bo jest oświetlone. Dużo ci ogólnie jeszcze pochodni zostało? 15. Nie, no to... Nie napierdalasz nimi jak ja. A ty już też chyba byliśmy. Dobra, to musimy teraz iść chyba w stronę tych drzwi, wiesz?
Tak, bo tutaj weszliśmy na górę, a tu są te drzwi. O kurwa, prawie mnie samo wrzuciło do góry. Okej, kolejna duża hala. Kolejne nic w skrzynkach. Kolejny ślepy zaułek. Dobra. O! Leż, nie wstawaj. Masz macierzu. Jezu. Kapsuła gremlina, dobra, mam jakieś jajko. W końcu. Tu nic, tu nic. Jak się z tego korzystało? Się gdzieś tu wkładał. A jest! O Jezus, to ja mam tego mopka. To nie jest ten. On nic nie daje akurat. Torpetujesz, że... Zajebiste skrzynki, no. Mi się podobało. Dobra, tu nic, tu też nic. Kurwa, gdzie jest ten ostatni boss? Ale widzę, że oni się jeszcze respią gdzieś nam na drodze. Gówno. Gdzie ty jesteś? Tu, chodź. A, ekstra, kolejna skrzynka. Tu może? To też nie ma. To też koniec? Mhm. Oh, fucking bitches. Tu też już chyba byliśmy, no. W tej skrzynce nic nie było. No wszędzie byliśmy. Gdzieś musi być jakieś pomieszczenie, którego nie zwiedziliśmy. I albo to jest jakieś kolejne zejście na dół. Chyba, że tutaj. Nie, no, stąd przyszliśmy. A tu? Tu też byliśmy. Cholera fucking bitches. No, chodź. Dobra, to się teraz możemy w sumie rozdzielić na ten krótki czas. A my chyba, wiecie co, wrócimy do was, jak znajdziemy. No, dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Znaleźliśmy ostatniego bossa. Musieliśmy ściany jednak przeorać, żeby się do niego dostać, bo okazało się, że ten mobek jest tutaj. A z tego co... O Jezus, muszę zmienić w końcu ten klawisz. No, a z tego co tutaj widzę, nie ma do niego w ogóle drzwi. Dobra, chodź, idziemy do niego. Chciałem jeszcze się upewnić, czy czasami jakiegoś pomieszczenia nie ominęliśmy, nie? No, a ostatni mobek sobie tutaj siedzi. Dobra. Szybkie trzy hity. I go nie ma, chodź tu. Dobra. Jeszcze szybko tylko wyczyścimy ten korytarz. Dobra, nie ma nic ciekawego. Tu chcę jeszcze tylko te skrzynki posprawdzać, bo to nie jest ten mob, który miał mi oświetlać drogę. Chyba tu było wejście, wiesz? Tak, widzę, że było. Niebieski, lepki żelek. Co to jest?
Niebieski, lepki żelek masz? Tak. Ale to masz w kształcie jakiegoś jajka, czy coś? A, to jest taki, wiesz co? Zaraz ci pokażę, co to jest. A muszę najpierw to zebrać. Zebrałem to? Zebrałem. A nie, no. No to się klikało wcześniej? A nie, to się je. Co, jeść czy nie jeść? Nie. No dobra, to masz, oddaję ci. I już mamy te trzy klucze, to możemy iść. Mamy ten trzeci klucz? No bo tutaj był ten bosik, co ci wtedy pokazywałem. No. Dobra, lecimy i kończymy tą instancję. W takim razie jest kolejny motyw na streamy, żeby chodzić tutaj. To już zobaczymy, czy zagą, czy bez agi pójdziemy. Dobra, klikam na drzwi. I z tym bossem już walczymy tylko tymi kilofami. Ścięło cię, czy? No. A, okej. Tu już mamy... Ile monetku? Z niego można tego robić, fajne zbrojki, bo z niego często wypadają takie kolorowe, nie? Teraz zebrałem, już zebrałem. Tu mam jeszcze Lucky Bell, Mobs Drop Present. O, i mamy płomienny napierśnik. Ty masz chyba resztę tego stroju. No w sumie to jest koniec instancji. Mam płytę muzyczną Labirynt. I nóż błyskawic. A nóż błyskawic? Znaczy, no ja planuję i tak chodzić akurat tutaj. Na to miejsce, bo tutaj dropi chyba z 15 albo z 20 rodzajów zbrojki, właśnie z tymi broniami też specjalnymi. No i mówię, to nie jest ten mob, którego ja chciałem, bo ten Kraitz, czy chuj w jak on się nazywa, tak naprawdę ma zero efektów, w ogóle nie ma żadnych. Dobra, klikam na wyjście. No i co, w sumie tutaj możemy zakończyć odcinek. No. No, no to udało nam się zwiedzić te całe labirynty, tak? Niestety nie udało się naszego towarzysza wziąć i zgarnąć takiego, jakiego chcieliśmy, dostaliśmy innego. No ale tak mówię, spodziewam się, że i tak na streamach z Minecrafta będę właśnie chodził tutaj na to. Jeszcze dodatkowo zostało mi wyrównanie terenu u nas na działce. W sumie tyle, no i teraz tak. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, dajcie znać znajomym, powiększajmy, rośnijmy. No i też napiszcie komentarz, jak wam się podoba dzieło Agi. No. I w sumie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Nała!